Iwona Wieczorek, zaginięcie. Czy po 12 latach prawdę? Człowiek z marynarką przerwał milczenie. Iwona Wieczorek, zaginięcie. Iwona Wieczorek po raz ostatni była widziana 12 lat temu. Mająca wtedy 19 lat dziewczyna w nocy z 16 na 17 lipca bawiła się w towarzystwie znajomych w jednym z sopockich klubów. Niestety, w trakcie imprezy pomiędzy nią i jej towarzyszami doszło do kłótni. Iwona Wieczorek opuściła lokal i samotnie ruszyła w drogę do oddalonego o 20 minut spaceru domu. Kamery miejskiego monitoringu po raz ostatni zarejestrowały jej postać, gdy szła deptakiem w stronę jej Litkowa. Sygnał telefonu Iwony Wieczorek urwał się około godziny 4:00 rano na granicy Sopotu i Gdyni. Kiedy po ponad tygodniu od zaginięcia Iwony Wieczorek, policjanci odczytali zapis kamer, odkryli, że za nastolatką deptakiem podążał nieznany mężczyzna z przewieszonym przez ramię ręcznikiem. Przez długie lata nikt nie miał pojęcia, kim jest zarejestrowany przez monitoring człowiek. Pomóc nie był w stanie nawet jasnowidz Krzysztof Jackowski, gdy parę tygodni temu policja opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie z tamtego dnia. Na komisariat w Chorzowie zgłosił się mężczyzna z ręcznikiem. Po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony, ponieważ nic nie wskazywało na to, aby w jakikolwiek sposób mógł przyczynić się do zabójstwa Iwony Wieczorek. Ustalono także, że przewieszony przez ramię materiał to nie ręcznik, jak dotąd sądzono, lecz marynarka. Jak donosi Onet, mężczyzna z marynarką zeznał, że nie wie nic o zaginięciu Iwony Wieczorek. Człowiek nie miał również pewności, czy to on szedł za kobietą w noc z 16 na 17 lipca 2010 roku. Niestety, wkrótce po opublikowaniu jego wizerunku w sieci, ludzie przystąpili do ostrych ataków. Niebywałe, z czym musi się teraz mierzyć. Teodor N., bo tak nazywa się tajemniczy człowiek z marynarką, postanowił przerwać milczenie i udzielił wywiadu dziennikarzom Faktu. Wyjawił, co pamięta z tamtego dnia oraz jak wygląda jego życie w ostatnim czasie. Okazuje się, mężczyzna przechodzi istną gehennę. Wszyscy zrobiliście ze mnie zabójcę Iwony Wieczorek, a ja nawet w tym dniu tam nie byłem, żalił Teodor N. w wywiadzie dla Faktu. Mężczyzna twierdzi, że boi się wychodzić z domu po tym, co czyta w internecie na swój temat. Na pytanie o to, dlaczego nie zgłosił się wcześniej na policję, odpowiedział, że nie miał świadomości o tym, że wspomniane nagranie zostało udostępnione, nawet o tym nie wiedziałem. Przecinek powtarzam. Mnie tam nie było, oświadczył Teodor N. w rozmowie z Faktem. Można odnieść wrażenie, że mężczyzna nie chce wszystkiego mówić publicznie. Być może obawia się nie tylko konsekwencji ze strony policji, ale także sprawców zaginięcia 19-latki. Gdy rozmowa zeszła na kwestie dotyczące faktu, że Iwona Wieczorek po raz ostatni była widziana w niedalekiej odległości od niego, Teodor N. zareagował w bardzo nerwowy sposób. Nic więcej nie będę mówił, mam od tego adwokata, powiedział Faktowi. Mężczyzna z marynarką. Teodora N. reprezentuje jedna z katowickich kancelarii prawnych. Wiele osób uważa, że związek z zaginięciem Iwony Wieczorek mogą mieć Paweł P. oraz jego partnerka Joanna S. Mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące mataczenia. Z tego, co wiem, został zatrzymany, bo posiadał przy sobie marihuanę. To jednak mógł być tylko pretekst, by zabezpieczyć jego nośniki pamięci, może założyć podsłuch. Z kolei doprowadzenie jego i jego partnerki na przesłuchanie mogło śledczym dać możliwość do innych form przekonania go, by powiedział prawdę. Moim zdaniem Paweł P. jest na tyle obyty współświadkiem i tak długo trzymał maskę niewinnego, że teraz nie pęknie, mówił wcześniej anonimowy rozmówca Onetu.